Witajcie, bracia i siostrzyczki, tu jest Kieniowiec. W tym nieleśnym odcinku porozmawiamy o sprzęcie do nagrywania naszych przygód. Temat jest dosyć ważny, ponieważ industria rozwija się bardzo prężnie i czy tak naprawdę dużo mamy do wyboru. Ja pierwsze swoje filmy nagrywałem na Samsunga Galaxy Note 2 w Full HD przy 30 klatkach na sekundę. W jakimś czasie zakupiłem S7 Edge i nagrywałem też Full HD w 60 klatkach na sekundę. Słusznie narzekacie na jakość dźwięku, ale też miałem tego świadomość. Chciało się jakość tego wideo usprawnić, a poza tym smartfon ma pewne ograniczenia. I o tym też między innym porozmawiamy. Więc zacząłem, słuchajcie, szukać jakiejś alternatywy czy uzupełnienia do tego sprzętu, którym w tej chwili właśnie też nagrywam. I żeby nie szukać wszystkiego i wszędzie, musiałem określić pewne parametry, czego ja tak naprawdę szukam. A więc szukałem czegoś maleńkiego, więc od razu odrzuciłem lustrzanki czy tam cyfrowe aparaty fotograficzne z możliwością nagrywania wideo. Mimo że są świetne, bo mają zoom, mają wyborcze pole ostrości, niektóre mają tak zwany night shot, czyli możemy widzieć nawet więcej niż ludzkie oko to widzi. To jest fajna opcja, ale jest to kawałek klocku. Więc to od razu odrzuciłem. A z maleńkich rzeczy mamy co? Mamy kamery sportowe i mamy smartfony. Jeżeli jednak mówimy o nagrywaniu w dobrej jakości, no to musimy szukać pośród najlepszych. Czyli topowe, flagowe smartfony, których cena to 4000 i plus, więc od razu odrzuciłem. No i pozostały tylko kamery sportowe. Do tej pory królowała Sony FDR X3000. Uważana jest, czy do tej pory była uważana za najlepszą mini kamerę do vlogingu. No a 2 miesiące temu wyszła GoPro 7 Hero Black. Więc postanowiłem w tym odcinku pokazać wam moje testy i w jaki sposób wybrałem zwycięzcę. To oczywiście zwycięzca nie absolutny, niemniej jednak to mój wybór. Czego więc szukałem? Gabaryt. Raz. Deszczoszczelność chociażby. Dwa. Dobry mikrofon. Trzy. Stabilizacja obrazu dobra i dobry low light. Bardzo ważne. Bo nagrywamy jednak w warunkach no, średniego oświetlenia. Tak? W lesie zawsze jakiś tam cień. Czasem do obozu docieramy, kiedy jest już zupełnie ciemno lub prawie, więc z oświetleniem mamy tak sobie, nie? No i ostatnie to oczywiście jakaś tam autonomiczność ergonomiczna, czyli kamera powinna nagrywać no, maksymalnie długo bez doładowania, bez załadowania akumulatora. Więc to są moje kryteria. Zanim przejdziemy do testów, a to już dosłownie za pół minutki, chciałem podziękować GoPro za świetną ofertę 14 dni satysfakcji. Skorzystałem z niej. Też chciałem podziękować
Sony, a konkretnie chłopakom z sklepu Sony w Gdańsku na Motarni, którym naprawdę zakręciłem gitarę konkretnie. Panowie, dziękuję Wam, jeżeli oglądacie. No cóż, i teraz przechodzimy do testów.
No i co? I potestujemy teraz, jak Samsung Galaxy S7 wypada obok Sony FDR X3000. Chodzi mi o pracę HDR, stabilizacji i fokusu. cm od tego listka. I w komórce jest tak z fokusem, że musi być pewna odległość i musi być pewny gabaryt tego elementu, na którym ten fokus się koncentruje. Być może już w nowszych modelach S7, S9 Plus może to działa lepiej. Tutaj jakoś średnio. No dobra. A teraz słabo oświetlone części sceny. Chodzi o kontrast. Tutaj wydaje mi się, że Sony wypadnie gorzej. Ale to tylko w momencie, kiedy jeszcze jest troszeczkę światła dziennego i dopóki nie ruszamy się. Jak tylko zaczynamy iść, czyli jak tylko zaczyna działać stabilizacja, no to ta optyczna w Samsungu to jest zupełnie co innego niż ta optyczna w Sony. No i im mniej światła, tym bardziej Samsung zawodzi. Schodzę z górki, więc kroki dosyć twarde, że tak powiem. Żółty kolor. Teraz na tle nieba. GoPro w tym momencie żółte liścia pokazałby jak czarne. Samsung, nie wiem jak nagra, ale co najmniej na wyświetlaczu widzę, że pokazuje wciąż żółte, więc ten HDR bardzo fajnie działa. Ciekaw jestem jak Sony, bo na tym maleńkim wyświetlaczu to nie widzę. A teraz zobaczcie, pod takim kątem to Samsung już te żółte liście pokazuje, no nie tak bardzo żółte. Jak teraz. Teraz ten żółty poszedł w szarość. I jak zielona jest trawa w porównaniu.
na Samsungu liście już czarne, co najmniej na wyświetlaczu. No, teraz już zielone. Kolor pola. Tak, nagrywamy komórką obok kamer. Testujemy, jak to będzie w takich warunkach oświetleniowych. No i też jak ze stabilizacją. Poprzednie testy wykazały, że stabilizacja na kamerach jest lepsza niż na smartfonie. Natomiast smartfon dobrze wyciąga sceny w cieniu. Nie kiedy ciemno, tylko kiedy dobre warunki oświetlenia, ale w cieniu. Dobrze jest realizowana technologia HDR. High Dynamic Range. A GoPro radzi sobie z tym średnio, szczerze mówiąc. Wczoraj w Parku Oliwskim nagrywałem na Sony i na GoPro. No to powiem szczerze, że może inaczej. Na pierwszy rzut oka GoPro wygląda niby ciekawiej, ponieważ obraz taki rzeźki, kontrastowy. Natomiast jeżeli mówić o ilości i jakości informacji, która trafia w obiektyw, no to GoPro jednak pokazuje zupełnie czarno, czarnymi elementy te, które Sony bardzo dobrze wyciąga i pokazuje kolor. Chociaż z kontrastem Sony ma troszeczkę gorzej. Pięknie zachodzi słońce. Widzę, jak smartfon fajnie wyrównuje oświetlenie sceny. Teraz drzewa czarne, ale fajnie pokazane jest niebo. A teraz fajnie pokazuje dolną część sceny, a niebo całe białe. Ciekawie, jak zachowają się w tym teście kamery sportowe. Piękne kolory. Niemal czerwone. Zobaczcie. Niemal czerwony. No cóż, bracia i siostrzyczki, teraz podsumowanie. Pierwsze, od czego chciałbym zacząć, to moje zdziwienie z aplikacji do edycji wideo.
na filmach, gdzie był wyraźny kontrast pomiędzy jedną kamerą a drugą, to ta aplikacja w dziwny sposób jakoś tak próbowała wyrównać te ciemne i jasne sceny i jakoś to uśredniać. Nie do końca to czuję, ale no też nie będę sztucznie coś tam przyciemniać lub rozjaśniać, więc wrzuciłem te filmy as it is, ale chciałbym też skomentować. W pierwszej scenie z fontanami wyraźnie widać, no o Samsungu w ogóle nawet nie wspominam, bo no, poza konkurencją, tak, w negatywnym sensie tego słowa, po prostu zbyt ciemno dla niego i ta stabilizacja działa słabo. W GoPro też stabilizacja działa słabo, więcej szumu. No i kiedy stoję na przykład plecami do kościoła mariackiego i nagrywam właśnie fontanę, to zwróćcie uwagę na nagranie z GoPro. Jak widzimy uliczkę, po prawej stronie na górze okna. Oni jakoś tak, obraz wibruje. Jakieś takie drgania dziwne. Tak czy inaczej, ten test na pewno wygrała kamera Sony. Następnie test na osiedlu, bardzo, bardzo ciemno. Każda z kamer mało co wyciągnęła, jeżeli chodzi o ten low light. Ale podczas biegu to też wyraźnie widać, że Sony sobie radzi o wiele, o wiele lepiej. Kolejny test też na osiedlu. I właśnie to w tym teście, kiedy nie w edytorze wideo, tylko w przeglądarce wideo obok siebie patrzę na te wideo, to Sony nagrało niemal wszystko na czarno. Przepraszam, GoPro nagrało niemal wszystko na czarno. I to był jednym z takich ważniejszych dla mnie testów. Park Oliwski. W Parku Oliwskim dla oka przyjemniejszy obraz jest z GoPro, ale na samym początku widzieliście reflektor światła, który oświetla ścianę, elewację. To też widać takie wibracje światła. Sony sobie z tym poradziła lepiej. Też na źródłowym pliku wideo GoPro, kiedy troszeczkę unosimy kamerę wyżej, to te, nie wiem jak nazywają się te krzakodrzewa, takie konicznej formy, ogromne, to też GoPro tam pokazywała je niemal na czarno. W ten czas jak Sony pokazywała jakiś tam kolor, jakieś tam szczegóły. GoPro w tymże teście błędnie wyznaczyło white balance. Kiedy zbliżam dwie kamery do krzaków, to troszeczkę dalej są róże. To GoPro liście tych róż pokazało niemal na niebiesko. Ale mówię, ogólnie, jeżeli tam nie czepię się szczegółów, to w tym teście tak niby dla oka przyjemniejszy jest obraz z GoPro, mimo że jest taki zbyt nasycony kolorami, bo w rzeczywistości to wyglądało inaczej. Porównanie Samsunga z Sony w polu. No tutaj też zależy od jakiej sceny. Czasem nawet Samsung dobrze sobie radził, niemniej jednak chociażby po audio i po niektórych scenach, gdzie góra, dół, jaśniej, ciemniej, to Samsung wykazał się taką niestabilnością. Cały czas zmienia oświetlenie tej sceny, cały czas włącza, wyłącza tłumienie wiatru i dlatego ten głos
cały czas skacze jakoś tak dziwnie, głośniej, ciszej, basy odcina. Niestabilność, nie podoba mi się. Sony stabilnie. I ten ostatni test, no generalnie ja popełniłem błąd, bo w Sony schemat kolorystyczny Vivid, który jest domyślnym, ja przełączyłem na Natural, bo chciałem zobaczyć najpierw, jak to wygląda w takim troszeczkę, no już kończył się dzień i jak ten Natural sobie poradzi na tle Samsunga i Sony, no i GoPro, i zapomniałem po prostu przyłączyć z powrotem, więc dlatego obraz z Sony wygląda tak troszeczkę bardziej szaro, bardziej płasko na tle tegoż Samsunga czy GoPro. Gdyby zostało na domyślnych, byłoby inaczej. Niemniej jednak przyznaję, że w warunkach dobrego oświetlenia GoPro naprawdę, naprawdę fajnie daje obraz i ma naprawdę zarąbistą stabilizację obrazu. Ale podkreślam, warunki oświetleniowe muszą być bardzo, bardzo dobrze. Więc jeżeli mieszkasz w Kalifornii, mieszkasz gdzieś tam w krajach południowych albo nagrywasz wyłącznie w dzień za dobrej pogody, naprawdę polecam GoPro. Ja najczęściej jestem w takich warunkach, gdzie jeżeli nawet słoneczna pogoda, to ta zmienna słońce-cień wygląda inaczej. Tak, warunki oświetleniowe mam bardzo trudne. A i jeszcze w tej właśnie ostatniej scenie, na sam koniec, kiedy zbliżam do liści, GoPro też ponownie white balance, po prostu dla mnie to był taki błąd po prostu, którego nie mogę wybaczyć. Liście te z bliska niby ok, tam dalej zupełnie na niebiesko. Nie powinno tak być. Tutaj sobie zapisałem, żeby nic nie przegapić. Chciałem też teraz podkreślić, jakie dla mnie plusy, minusy były każdego z tych urządzeń. Były i są. Czego w jednym urządzeniu mi będzie brakować, a w drugim nie. Smartfony. Plus, widzimy co nagrywamy, tak? Duży wyświetlacz, są jakieś tam szczegóły, to jest plus. W nowoczesnych optyczny zoom, razy 2, razy 3, ogromny plus. Zmienny fokus i rozmycie tła. W tym momencie odsyłam Was do jednego z moich ostatnich filmów, nazywa się bodajże Macro Forest, coś takiego, gdzie właśnie tym rozmyciem tła bawiłem się, nagrywając jakieś tam drobne leśne sceny. Plusem jest też all in one, tak? Bo w jednym urządzeniu mamy i aparat fotograficzny bardzo dobry, i przy okazji kamera sportowa nigdy tak nie nagra, nigdy takiego zdjęcia nie zrobi jak smartfon, dobry smartfon. Mamy tutaj też łączność, mamy tutaj też nawigację, więc nosimy jedno urządzenie i mamy z głowy, mamy wolne kieszenie, że tak powiem. Lepsze zdjęcie wymieniłem. Flash lamp, tego w kamerach sportowych nie ma i raczej nigdy nie będzie i tego mi będzie naprawdę brakować. Dalej. Live stream. Z komórki możemy live nagrywać bezpośrednio. Kamera sportowa potrzebuje łączności poprzez smartfon. Nowoczesne smartfony mają quick charge, tak? Szybkie ładowanie. Nie wszystkie kamery sportowe to mają. No i teraz minusy smartfonów. All in one to też ryzyko utraty wszystkiego, tak? Jedno urządzenie spada nam na przykład do rzeki i pofrunęło gdzieś tam. I więc tracimy i łączność, i nawigację, i kamery, i aparat. A ponieważ bawimy się w taki survival, bushcraft, partyzantka, tak, to no jest to słabo. Duży ekran to też szybkie rozładowanie, to też minus. Wygoda trzymania przy nagrywaniu. Kiedy nagrywałem na Samsunga Galaxy S7, a przed tym na innej, to trzymałem jakoś tak, nie? Niby przyzwyczaiłem się, ale kamera sportowa jest wygodniejsza.
No i cena. Cena topowego smartfona, bo jeżeli chcemy porównywać jakość wideo, jakąś tam wodoszczelność, tak? Pyłoszczelność, to takie coś jest tylko w topowych smartfonach, ich cena wynosi tam 4000 i wyżej. GoPro Hero Black 7. Jego plusy to jakość wideo przy dobrym oświetleniu, stabilizacja przy dobrym oświetleniu, wodoszczelność bez case'a do minus 10 metrów, popularne mocowania, slow motion, bardzo dobry realizowany przy dobrych warunkach oświetleniowych. A z minusów to jest praca w low light, minusem jest jakość dźwięku. Mam świadomość, że to dlatego, że jest wodoszczelny do minus 10, niemniej jednak to nie jest kamera, zakładam, że to nie jest kamera, która przeznaczona jest głównie dla diverów. Wydaje mi się, że z całym szacunkiem, ale takich jest mniej niż jakichś tam kolarzy, biegaczy, kogokolwiek. Dalej. Autonomia energetyczna. Moje testy wykazały, że kiedy Sony ma jeszcze dwie kreski z trzech, to w GoPro już jedna i to dawno, więc gorzej. Brak flashu w każdej kamerze sportowej też warto podkreślić, no i brak tego rozmycia, o którym już wspominałem. Sony FDR-X3000. Już mówię, że to jest mój wybór i właśnie w tej chwili na nią nagrywam. Jakość wideo przy słabym oświetleniu. To jest najważniejszy parametr, przez który wybrałem Sony. To jest urządzenie, które starsze jest od GoPro o 2 lata. Dlatego ma prawo mieć obraz przy super fajnych warunkach oświetlenia gorszej od GoPro. I nawet być może gorszej od nowoczesnych smartfonów. Ma prawo. Niemniej jednak stabilizacja wideo optyczna po prostu daje ogromną przewagę. I stabilizacja oczywiście niezależna od oświetlenia, tak? Więc jakość przy słabym oświetleniu to raz i stabilizacja niezależna od oświetlenia to dwa. Trzeci ogromny plus to jakość dźwięku. Mam świadomość, powiedziałem to przy GoPro, że to dlatego, że Sony ma tylko deszczoszczelność, a na zanurzenie pod wodę potrzebuje tego case'u. Niemniej jednak na co dzień deszczoszczelności mi wystarcza. Następny plus to autonomia energetyczna. O tym już przy GoPro mówiłem i tutaj powtarzam. Jest lepiej, dlatego że nie ma ekranu, też mam świadomość, ale fakt. Form factor. Wygoda trzymania. Te Sony można trzymać tak jak latarkę. Jest naprawdę bardzo, bardzo jest wygodna w trzymaniu. Możliwość podłączenia mikrofona zewnętrznego bezpośrednio, bez żadnych przejściówek. Tylne takie drzwiczki otwieramy, mamy tam mini jacka i od razu podłączamy mikrofona. Chociaż jak na razie testuję ten oryginalny, to znaczy oryginalny, ten wbudowany. Zamontowałem tylko na niego takie futerko, taką brodę moje Sony teraz ma śmieszną dla redukcji szumu wiatru, bo bez tego programowa redukcja wiatru działa słabo. Odcina basy konkretnie. No i troszeczkę mocniejszy wiatr i tak nie radzi sobie, więc tą brodę teraz testuję. Dalej. Stabilność obrazu i stabilność dźwięku. Kierujesz tam na niebo, dół jednak jest widoczny. Kierujesz na dół, nie ma takiego takiej nagłej zmiany oświetlenia, jak to jest przy GoPro i tym bardziej jak przy Samsungu. Samsung ma właśnie ten mój S7 też. Mam świadomość, że to już staruszek. Niemniej jednak Sony wykazuje się, mimo że obraz jest taki bardziej płaski, stabilność tego obrazu i informacje, którą mogę przy tym dostarczyć widzowi, no to jest według mnie lepsza w Sony. Ekran zewnętrzny, ten taki na zegarku, nie zabrałem go ze sobą, ale fajna sprawa, bo kiedy na przykład mocujesz sobie kamerę
na klacie, na hełmie, to co z tego, że GoPro ma ten wyświetlacz, jak ty nic nie zobaczysz. A tak, ty masz sobie tutaj. Oczywiście można komórkę podłączyć i mieć ten podgląd i w GoPro, i w Sony, ale jeżeli uprawiasz coś wyczynowo, tak, chcesz tam gdzieś tam poskakać, masz ryzyko gdzieś tam jakiegoś wywalenia się ze ścieżki, spadniesz tam, ktoś parkour uprawia, czy tam ktoś na rowerze szaleje, BMX-y jakieś tam, cokolwiek, downhill, no to komórkę raczej chowasz gdzieś tam głęboko, żeby się nie uszkodziła, albo w ogóle nie bierzesz ze sobą. A taki ekran, on jest no po prostu, powiedzmy, niezniszczalny, czy tam niemal. No i z minusów. Gorszy kontrast i nasycenie obrazu. Przyznaję, przy dobrych warunkach oświetlenia GoPro jest lepszy od Sony. Gorszy slow motion. To też dlatego, że ta kamera już ma 2 lata, tak, od debiutu. Dla wodoszczelności musimy użyć obudowy. Jeżeli nurkujemy, to trzeba. GoPro tego nie ma, więc tutaj na minus dla Sony. No i brak dźwięku oczywiście w tym wodoszczelnym case'ie. Brak flashu i brak rozmycia. Powtarzam jeszcze raz, mój wybór nie oznacza, że Sony jest najlepsze. Najlepsze jest dla mnie i to w pewnych okolicznościach. Dlatego jeżeli mówię raz jeszcze, jeżeli nagrywasz w dobrych warunkach oświetlenia, polecam GoPro, a jeżeli w ogóle nagrywasz nawet jakieś tam w złych warunkach atmosferycznych, powiedzmy, czy tam nie skaczesz, nie spadasz, to dobry, topowy smartfon naprawdę tego wystarczy. To tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że moje przyszłe filmiki będą ciekawsze. Będzie lepszej jakości dźwięk. Być może będę popełniał przy nagrywaniu jeszcze jakieś tam błędy, za co z góry przepraszam, no bo będę musiał się nauczyć, tak, korzystać z tej kamery. Ale mam nadzieję, że i tak będzie to najlepiej. Z miłością i wiedzą do lasu.